Hejka, pewnie zauważyliście, że piękną mamy zimę tej wiosny, nie? Ale nie, za oknem teraz się już trochę rozpogadza, słoneczko już zaczyna świecić, więc myślę, że chyba będzie dobrze na te święta, nie będzie tak źle, jak moglibyśmy podejrzewać. Przychodzę dzisiaj do Was z ulubieńcami z marca, bo marzec się ostatnio skończył, co wow, zauważyłam. I z tego względu przychodzę do Was właśnie z ulubieńcami. Na początek pokażę Wam moją ulubioną rzecz, po prostu pyszna rzecz. Jest to takie, są to takie cztery jajka i tutaj właśnie są, były cztery jajka z Milki. I one w środku mają taką piankę, to się je łyżeczką i to tak super, super jest. Po prostu pyszne. Kolejna rzecz jest to olejek do kąpieli. Taki lawenda i jaśmin, on jest Oriflame. Tak piękny zapach, że nie wiem, po prostu mi się wydaje, że sami byście się uzależnili od niego. Po prostu ja go wącham cały czas i to ja wiem, że to nie jest takie jakby normalne, ale no na serio, cały czas go wącham. Nie będę wam tutaj czasu tracić na to, że wącham, ale serio, cały czas go wącham, daję nawet czasem go na ubrania sobie, albo w ciało nawet smaruję, choć nie wiem, czy to jest normalne, nie wiem, czy to można nawet dawać, bo to jest tylko do kąpieli. Ja to daję nawet na pościel, daję czasem na ubrania i daję sobie nawet na siebie, na swoje ciało, chociaż to może mi coś zrobić, nie wiem. Ale tak ślicznie pachnie, że przykro mi. Kolejna rzecz, czyli kolejny olejek, bo mam tutaj olejki. Jest to taki olejek rycynowy i ja go po prostu dużo stosowałam na, nie dużo, trochę go stosowałam na zakola i co się stało, że jednak faktycznie, no nie mam aż takich strasznych zakol jak miałam kiedyś, bo kiedyś to nie wiem co to było. I nie wiem czy to akurat ten olejek, czy to może zbieg okoliczności, ale wydaje mi się, że chyba jakiś jednak efekt daje, skoro, no serio, no trochę mi pomógł, no nie. I dlatego jest w moich ulubieńcach, bo no wiadomo dlaczego. Kolejny olejek, czy to już jest taki do włosów. To jest arganowy olejek i keratyna. To jest Everlane Cosmetics 8 w 1. I on na serio daje fajny efekt, prawie taki sam jak obiecuje producent. I akurat to Wam polecam, jeżeli macie włosy takie, które Wam się puszą i które są takie, no wiecie, takie wyglądają na takie bardzo przesuszone i takie niezbyt zdrowe, takie zniszczone po prostu, to Wam na serio na 100% pomoże i to jest świetne. Teraz już kończąc z olejkami, bo chyba olejków wystarczy, przechodzimy do perfum. Więc pierwsza perfuma, gdzie to jest dezodorant z Beyond Pulse, który mi się skończył, bo bardzo często go używam. No i jakoś tak wyszło, że już nie mam go i to jest trochę smutne. Ale tak, nie mam go już i chyba muszę się zastanowić nad kupieniem czegoś innego jeszcze, bo lubię próbować nowe rzeczy. I druga rzecz to jest taka próbka, to jest Pur Blanca. Moja mama sobie kupiła całą, tak jakby pełny miarowy produkt tej perfumy i dodali jej coś takiego w rolonie i ja lubię sobie po prostu to pojeździć tutaj albo tutaj, to jest takie fajne uczucie i no i ładnie pachnie do tego, więc tak, to jest drugi jeszcze ulubieniec, jeżeli chodzi o perfumy. Jeżeli chodzi natomiast o oczy, czyli o podkreślenie linii wodnej, no to ja właśnie sobie tutaj używam ostatnio bardzo często właśnie Colossal Kion Maybelline. On wygląda tak, ma taki właśnie tutaj kredkę, która jest taka niby jak woskowa, ale coś innego. Po prostu kajal to jest. I moja kuzynka akurat ostatnio po tym jak jej powiedziałam, że to jest serio świetne, no to kupiła sobie to i akurat to kosztowało 27 zł czy coś takiego. Ja to akurat dostałam na Mikołaja, to miałam w zestawie razem z maskarą, ale no tutaj ostatnio była i widziała, że jest za 27 zł czy coś takiego. Jeżeli byście byli zainteresowani, bo lepszy daje efekt niż kredki i naprawdę dobry efekt daje. Kolejna rzecz to jest taki krem do rąk i on ma prześliczny zapach. Jeżeli szukacie właśnie takich kremów serio ładnie pachnący, które, ale lubicie coś słodkiego jednocześnie, pewnie lubicie to, tak, to nie przejdzie, ale chyba wszyscy praktycznie lubią słodycze, ślicznie pachnie i ja go uwielbiam i polecam wszystkim, bo jest prześliczny w zapachu, w sumie z wyglądu też, no w sumie nie jest tak źle, nie? Jeżeli chodzi o kolejną rzecz, to jest taki lakier, jest to lakier Manhattan Yuan Yang.
I ja kupiłam jeszcze tą kosmetykę z Ameryki, ma taki kolor pudrowy róż i naprawdę bardzo fajny jest. Daje dobry efekt, dlatego że ma krycie już po jednej warstwie. I fajny właśnie efekt daje, taki jasny kolor, taki pudrowy róż, ale przy tym bardzo mocne krycie. I fajnie się go rozprowadza, ma fajny pędzelek, więc Wam go polecam. Kolejna rzecz, dlatego tak szybko idę, bo nie chcę, żeby to trwało 2 lata. Moja siostra właśnie przez chwilę mi powiedziała, żeby to nie trwało 2 godziny, ani pół godziny. Mówię, dobra, staram się jak najszybciej. Kolejna rzecz to jest taka pomadka Baby Lips, to jest zielona pomadka. I dlatego ona, ja ją najbardziej lubiłam w tym miesiącu, dlatego że ma taki zapach takiego mięty, po prostu miętowy zapach. I strasznie mi się podoba ten zapach ostatnio i smak, bo kolejny ulubieniec to są gumy. I cały czas je po prostu mam przy sobie, cały czas je jem. I w tym miesiącu to jest jakieś moje uzależnienie, to jest, są akurat te Winter Fresh i ja tylko te jem gumy. I wcześniej w sumie jadłam Orbit wcześniej niż Winter Fresh, ale teraz po prostu jem cały czas te Winter Fresh i jeszcze to. Już tak w ogóle miętowo całe, wszystko fajnie, żeby mieście było fajnie. Kolejna rzecz to jest jeszcze tutaj, co mam. No to mam jeszcze prostownicę, którą Wam muszę pokazać, dlatego że ostatnio bardzo często prostuję włosy. I to jest prostownica z Remingtona. Ona wygląda tak. I ona ma tutaj obrotowy ten i ona się nagrzewa do 230 i ma przedłużone płytki tutaj, że ma dłuższe niż w normalnych prostownicach. I ja sobie właśnie ją kupiłam, dlatego że wcześniej miałam jakąś taką serio zadymiście bezsensowną z Biedronki jeszcze, bo to była moja pierwsza prostownica tamta i no tak średnio prostowała, w ogóle chyba nie wiem do ilu ona tam miała stopni, czy do 165, a ja tutaj sobie właśnie prostuję w 210 albo w 200 stopniach i to daje lepiej jak się już prostuje. Ja bardzo często prostuję, dlatego ta prostownica serio trochę lepiej prostuje, nie trochę, bardzo lepiej, więc ją polecam też, bo jest fajna i mi się podoba. W ogóle chciałam jak najwyższą temperaturę i w ogóle ona się tak jakby ma jeszcze automatycznie coś, że po 60 minutach jak nie będziecie używać, to ona się sama automatycznie wyłączy, więc nie będzie ryzyka, że spalicie dom. I kolejna rzecz to jest książka. Jest to książka Dziennik Helgi, to jest Helgi Walsowej. Ja to miałam na lekturę szkolną, ale jak ja to przeczytałam, to doszłam do wniosku, że serio. Że to jest o takiej dziewczynce, która właśnie żyła w obozie koncentracyjnym i ona przez to wszystko przeszła. To właśnie podczas II wojny światowej i u mnie to tak dużo emocji wzbudza ta książka, że nieraz nawet płakałam, jak to czytałam, bo to jest jej pamiętnik i ona jeszcze właśnie wtedy była małą dziewczynką. We mnie to wzbudza tyle emocji, że no po prostu w ogóle jak komuś się dzieje krzywda, to we mnie to strasznie dużo emocji wzbudza i takich negatywnych i już mam ochotę, wiecie już. Co zrobić, że komuś już przywalić za to, ale no serio. I jeżeli chcecie właśnie, bo warto się dowiedzieć, co się działo, co ludzie właśnie kiedyś przechodzili, jakie oni mieli problemy, bo to na serio to było straszne, co oni. To jest w ogóle nie do opisania, nie wiem, ona to opisała, ale naprawdę, jeżeli jesteście ciekawi, jak ona przeżyła to, bo ona to przeżyła, to właśnie polecam Wam tą książkę. To była jedna z nielicznych lektur, które przeczytałam, a na serio polecam ją. I ostatnia rzecz, kosmetyk. Jeżeli chodzi o kosmetyki i takie tam jeszcze potem będą piosenki, to jest to taki krem pod oczy z jaji i to jest pietruszkowy przeciw zmarszczką. Gdzie on akurat zmarszczek Wam nie usunie, ale jakiś efekt, jeżeli chodzi o skórę pod oczami, to Wam da. Może to nie będzie super efekt, ale tutaj też on kosztuje około 6 zł, więc też nie jest drogi, a jednak zawsze fajnie jak się pielęgnuje tą skórę pod oczami, bo żeby no chociaż jakoś dłużej była bez zmarszczek. Jeżeli chodzi natomiast jeszcze o muzykę, to już Wam szybko pokazuję moja ulubiona muzyka. Mam strasznie dużo ulubionych piosenek w ogóle, ale zazwyczaj trzymam sobie tylko te, które lubię właśnie w danym momencie cały czas i po prostu, no cały czas po prostu lubię. I na przykład to jest chyba wszystkim znana piosenka. Przesunąć.
kolejna piosenka. To jest... Enrique Iglesias Bailando, tamta była Love Me Like You Do z 50 twarzy Greya. I jeszcze piosenka, którą kocham po prostu. Tak, i to jest cover tej Kahlberg Sophie. I to jest lepsze niż oryginał, moim zdaniem, i cały czas to też słucham. To są trzy moje ulubione piosenki. I jeszcze, jeżeli chodzi o film, bo film też był, to było, że Bóg nie umarł. Akurat ten film trwa 2 godziny i jest to dosyć długi film, jak w ogóle na jakiekolwiek filmy, ale on po prostu pokazuje, że jednak jak ktoś ma swoje uczucia i swoją wiarę i cokolwiek, po prostu ma swoje wartości, że ten właśnie człowiek, który to... jak wiesz, chciał obronić tych swoich wartości, potrafił je obronić i potrafił znaleźć takie po prostu argumenty, które powaliły tego właśnie nauczyciela. No, co wam powiem, że jest nauczyciel i jest właśnie chłopak, który musi zdać filozofię, a ten właśnie nauczyciel każe na samym początku każdemu napisać, że Bóg umarł i podpisać się pod tym. No a tamten właśnie chłopak, jako że wierzy w Boga i jest, nie wiem, chrześcijaninem generalnie, to nie zgadza się na to i powiedział, że nie, i właśnie musi udowodnić to, że Bóg istnieje, jeżeli właśnie nie chce oblać tej filozofii, bo skoro się nie zgodził z nauczycielem, czyli musi to jakoś udowodnić. I tak się właśnie zaczyna cała ta, tam jest jeszcze kilka wątków w tym filmie i mi się bardzo podobał ten film. Więc to już było na tyle, ja się z wami żegnam, do usłyszenia w kolejnym filmiku, pa!